Dotarliśmy na stację, na granicy, jest godzina 12. Została nam jeszcze godzina 43 do celu. A jesteśmy w Niemczech, tu na tej tablicy chyba nic za specjalnie nie będzie widać. Właśnie był zjazd na Pasewal, jest godzina za 15 pierwsza. Jeszcze nam zostało po 70 km do celu. Jest godzina 6, jesteśmy w miejscowości Wareń. Tutaj w miasteczku z gąbkami. Na stacji CPN. Teraz będziemy szukać tutaj jakiegoś ustronnego miejsca do wypuszczenia. Teraz jeszcze sfilmujemy tablicę, bo widzę, że tam jest, żeby potwierdzić to, że jesteśmy. No jeszcze dla potwierdzenia tutaj zrobimy tablicę. Że jesteśmy w tym miejscowości. Będziemy szukać jakiegoś miejsca. Nie było łatwo znaleźć miejsce do wypuszczenia, ale w końcu się udało. Tu jakąś drogę budują, autostradę chyba. Także znaleźliśmy miejsce. Jest jeszcze trochę za ciemno, ale pogoda jest dobra. Wiatr sprzyjający. Chłodno trochę, ale nie ma chmur. Tak to wygląda mniej więcej. Teraz będziemy poić gołąbki. Potem blomby zdejmiemy. No i o godzinie 7:00 start. Tak, żeśmy z Maćkiem uzgodnili. Gołąbki są napojone, wszystkie klatki są odbezpieczone. Pomału piękne słonko wstaje. Blomby. Będziemy za chwilę zdejmować. Godzina jest za 20. Start będzie o 7. Gołębie są napojone. I dopiero będziemy filmować. Teraz będziemy zdejmować blomby i potem będziemy filmować, jak gołębie odlecą. Jest godzina 6:53. Słonko już fajnie wstało, wysoko. Nawet jacyś pracownicy już na budowę przyjechali, drogę budować. Także blomby jeszcze raz pokażę. Będziemy zrywać i wypuszczać. Jest godzina 7:00. Blomby zdjęte.
Także gołębie gotowe, napojone, klatki otworzone. Startujemy. Wszystkie się ładnie otworzyły. Wszystkie miały równy start. Wszystkie gołębki wyleciały. I już po chwili ich nie widać. Odpowiednią stronę, w stronę słońca. No nic innego nie pozostaje, jak wszystkim uczestnikom życzyć dobrze.